Moi drodzy, chciałbym dzisiaj, a to tak szczególnie początek roku, chciałbym dzielić się pewnym tematem, którego, który sobie gdzieś tam zapisałem. Jestem sam dotknięty tym słowem. Chciałbym mówić dzisiaj o człowieku, o mężczyźnie, o kobiecie. Co prawda, tam. Ten temat dotyczy męża, którego Bóg używa, ale jestem przekonany, że Bóg używa i mężczyzn, i kobiety w swoim królestwie w potężny sposób. I chcemy się, chciałbym razem z Wami się zastanowić, chciałbym, żebyśmy troszeczkę pomyśleli o tym, kiedy jako Boży Człowiek, jako Człowiek odrodzony z Ducha Bożego, bo bo o takim możemy tylko mówić, że może być przez Boga używany. To jest ktoś, kto jest w relacji z Bogiem, w społeczności z Bogiem, pojednany z Bogiem. Bo jeżeli takim nie jest, to też Bóg nie będzie mógł się nim posługiwać, ale też on nie będzie w ogóle zainteresowany tym, żeby służyć Bogu i być gotowym służyć Bogu. A więc kiedy. Patrzymy do Bożego Słowa już od samego początku, to jest ciekawe, przecież moglibyśmy powiedzieć tak, że Bóg jest w stanie uczynić absolutnie wszystko sam. A jednak, kiedy Bóg tworzy świat, tworzy człowieka na swój obraz i podobieństwo, to stwarza go do konkretnego zadania. Umieszcza go na ziemi, po to, aby człowiek panował, władał na tej ziemi, zarządzał tą ziemią. W tej relacji z Bogiem i z upoważnienia Bożego. Grzech, upadek, bunt spowodował, że człowiek znalazł się poza tą wolą Bożą. Niemniej, od samego początku Bóg zamierzył, że człowiek będzie służył Bogu i w jego imieniu, z jego upoważnienia, będzie tutaj panował. Kiedy patrzę do Bożego Słowa, Bóg tak to wszystko zaplanował, że włączył nas ludzi w swoje plany i w swoje zamiary. To jest ciekawą rzeczą, że służba, którą my tutaj mamy do wykonania, nie będzie wykonana przez aniołów. Bóg oczekuje, że będzie wykonana przez nas, przez człowieka takiego jak Ty i ja, często niedoskonałego, albo w ogóle niedoskonałego, pełnego różnych braków. A jednak mówiliśmy, że łaska Boża sprawia, że Bóg nas wybrał, Bóg nas oczyścił i Bóg sprawił, że możemy Jemu służyć. Oczywiście, że Bóg pracuje nad nami, dokonuje tej przede wszystkim pierwszej, głębokiej, wewnętrznej przemiany. Stajemy się nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Zaczynamy rozumieć, słyszeć głos Boży w naszym sercu i w naszym duchu. Słowo Boże zaczyna do nas przemawiać z całą wyrazistością. I to jest między innymi taki symptom tego Bożego życia w nas. Przedtem mogłeś się obyć bez Boga, mogłeś się obyć bez Kościoła, mogłeś się obyć bez Słowa Bożego, ale dzisiaj, kiedy stajesz się Bożym Dzieckiem, to wiesz, że to jest niemożliwe. Po prostu. Chcesz być z Bogiem? Chcesz być z Kościołem? Chcesz być w społeczności z Jego Słowem? Jesteś wręcz głodny i spragniony Bożego słowa, bo wiesz, że to dla ciebie jest życie, to jest dla ciebie codzienny, codzienny chleb. Każdy wymiar tego co robimy jako ludzie odrodzeni, którzy mają społeczność z Bogiem, to jest zdumiewające, ale Bóg traktuje, że każdą dziedzinę naszego życia Bóg traktuje jako służbę dla siebie. W liście do Kolosam 3, 23-24 jest napisane tak: Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Moi drodzy, chciałbym, żeby to. Bardzo jasno to przesłanie tego wersetu, tego fragmentu Bożego Słowa, byśmy zobaczyli bardzo jasno, cokolwiek czynicie, czyń z duszy tak, jak dla Pana, nie dla drugiego człowieka, nie dla szefa firmy, nie dla nauczyciela w szkole, nie dla pastora. Chociaż dobrze jest, kiedy mamy te właściwe relacje, ale to, cokolwiek robię, do czego przykładam rękę, mam robić, tak jak dla Pana, bo dalej jest napisane, wiedząc, że od Pana otrzymasz zapłatę, gdyż Chrystusowi Panu służysz. Tak więc, kiedy uczysz się w szkole, pamiętaj, ucz się tak jak dla Pana, przykładaj całego wysiłku, starania, bo w ten sposób służysz Panu. Jakby pokazujesz na Niego, że ze względu na Niego ty się starasz. Nie jesteś człowiekiem, któremu nie zależy i który to wszystko, że tak powiem, ma gdzieś tam zupełnie z boku, ale robisz to tak, jak dla Pana. Kiedy jesteśmy w domu, wykonujemy jakąkolwiek czynność domową, o którą nas rodzice proszą, potraktuj to tak, jak dla Pana. Z całą duszą, z całym oddaniem, najlepiej jak potrafisz. Bo Bóg to widzi, Bóg to traktuje jako służbę kościele jakakolwiek by to nie była służba to tym bardziej mamy zrozumieć, że służymy Panu, gdyż od Pana otrzymamy nagrodę. Tak, ja rozumiem ten fragment Bożego Słowa, że bez względu na to, co robię, czy w szkole, czy w pracy, czy w kościele, wszystko ma ten wymiar usługiwania i służby, i kiedyś to będzie przez Pana nagrodzone, albo kiedyś będziemy się wstydzić. Ale jest zadanie, które jest szczególne, gdzie jesteśmy niezbędni, abyśmy zajęli nasze właściwe miejsce przed Bogiem i, i pozwolili Jemu siebie używać. To jest to, co Słowo Boże mówi: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać, wszystkiego, co Wam przykazałem, a oto ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest najważniejsze zadanie w naszym życiu. Zadanie dawania świadectwa, mówienia o tym, kim jest dla nas Jezus Chrystus i kim jest w ogóle dla każdego człowieka, dlatego, że Chrystus umarł za każdego człowieka. Tutaj nie ma względu na osoby. Nie jest tak, że umarł za jednych, za innych. Nie. Słowo Boże mówi, że umarł za wszystkich. I to jest ciekawe, że umarł za nas wtedy, kiedy my byliśmy zupełnie zbuntowani daleko od Niego. Ale On w swojej miłości oddał życie za każdego z nas, mając nadzieję, że człowiek, że ty i ja przyjdziemy do Niego ze swoim brudnym życiem, oddamy Mu swoje życie, pozwolimy Mu oczyścić swoje życie i wszczepić w nas Jego życie, nowe życie, które On ma dla każdego z nas. Kiedy czytamy nauczanie, w Ewangeliach nauczanie Pana Jezusa, zwróćcie uwagę, że On każdego, który jest Jego dzieckiem w Kościele, czymś obdarował, coś w wy, coś wyposażył nas. I choćby ta przypowieść o... Talentach w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza od 14 do 30 wiersza, pamiętacie, każdemu dał jednemu pięć, drugiemu, dwa, trzeciemu, jeden, każdemu dał jakiś talent, abyśmy nim obracali. Kiedy czytamy w 20 rozdziale podobieństwo o, o, o pracownikach winnicy, zwróćcie uwagę, że ten gospodarz on wychodzi od rana aż do późnego popołudnia i ciągle najmuje pracowników do swojej winnicy. Przyszedł godzinę przed zmierzchem, przed nocą. I tam jest napisane o 11, czyli to jest, to, to jest ta nasza piąta po południu. Przyszedł. I ciągle i mówi, przyjdźcie do mojej winnicy na ostatnią godzinę. Tak więc nikt nie może być i nie powinien być, będąc Bożym Dzieckiem, bezczynny i bezużyteczny w Bożej winnicy. I w Bożej winnicy przede wszystkim chodzi o to, abyśmy czynili ludzi uczniami Jezusa, abyśmy dawali świadectwo, kim jest Chrystus, głosili Chrystusa. I, I przez zwiastowanie starali się ludzi przyprowadzić do osobistej wiary w Jezusa, aby oni zobaczyli, kim jest Jezus, zaufali Jezusowi i sami osobiście z Jezusem nawiązali społeczność. Bóg szuka ludzi. I czasami ludzie w kościele są tak, tacy zadowoleni z tego, że są zbawieni. Ja jestem zbawiony, może Bóg zbawił kogoś twojego bliskiego, ale Bogu chodzi daleko o coś więcej. Mówi idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Idźcie i bądźcie tymi, którzy, których będę mógł używać tak, jak ja chcę. Tak jak ja oczekuję na moich warunkach. I Oswald Smith zapisał takich osiem charakterystycznych cech człowieka. On to nazwał mąż, którego Bóg używa. Człowieka Bożego, który, którego, którym Bóg będzie mógł się posłużyć. To nie znaczy, że, to, to znaczy, że nie każdym Bóg będzie mógł się posłużyć. Albo też będzie mógł się Bóg posłużyć Tobą i Mną, w zależności od naszego oddania i poświęcenia, więcej lub mniej, bardziej lub potężniej. Tak więc pierwszą rzeczą, którą On zaznaczył, że jeżeli chodzi o człowieka, którego Bóg chce użyć, to nie wiem, czy ja tutaj, czy ty wyświetlisz tam, pokażesz, tak? Mąż, którego Bóg używa, ma tylko jeden cel w życiu. Inaczej mówiąc, jeżeli chcę, żeby Bóg. Inaczej mówiąc, jeśli chcę, żeby Bóg mnie użył, ja muszę tego sam osobiście chcieć. Ja muszę tego pragnąć. Moi drodzy, to nie jest tak, że Bóg będzie używał człowieka, który jest obojętny na Bożą Wolę, na to, co, czego Bóg od nas oczekuje. Jeśli chciałbyś być przez Boga i chcesz być przez Boga, używany, musisz być skoncentrowany na tym celu. Dobrą rzeczą jest, ja wierzę, że Bóg je wkłada w serce każdego z nas. Bóg daje, jak mówi w liście do Filipian, Bóg daje. Chcenie, i Bóg daje wykonanie. Bóg daje nam swoje pragnienia. Oczywiście, że jako człowiek ja mogę te Boże pragnienia zadusić w sobie, nie dopuścić do głosu, albo pozwolę tym pragnieniom wypełniać mnie, i to będzie powodowało, że ja zaczynam mieć wyraźny cel tego pragnienia, które Bóg wkłada w moje serce. Czyli inaczej mówiąc, człowiek. Popatrzcie, w naszym codziennym życiu każda rzecz wymaga koncentracji, wymaga uwagi i poświęcenia. Jeżeli coś chcę osiągnąć, ja muszę się temu poświęcić. Mieliśmy turniej czterech skoczni, i nasi bardzo dobrze tam wypadli, ale zwróćcie uwagę, oni poświęcili temu swoje życie, swój czas, swoją energię. Oni ćwiczą wiele razy, aby oddać perfekcyjny skok, po to, żeby być najlepszym. Jeżeli chciałbym, żeby Bóg mnie używał, to muszę mieć to w moim sercu. Panie, ja chcę być użyty przez Ciebie, abyś mógł się mną posługiwać tak, jak Ty chcesz. Moi drodzy, jeżeli chcę mieć powodzenie w pracy zawodowej czy w sporcie, ja muszę się temu poświęcić. Nie ma innej opcji. Ja muszę temu poświęcić czas, energię, uwagę myśli. Jeżeli uczucia między mężem i żoną są rozdzielone i załóżmy pomiędzy innego mężczyznę czy też inną kobietę, takie małżeństwo nie ma szans powodzenia. Musisz być skoncentrowany na swojej żonie, musisz być skoncentrowany na swoim mężu, jeżeli chcesz osiągnąć ten właściwy cel, aby małżeństwo było błogosławione. Musicie być sobie oddani. Całkowicie. Tak samo w Bożym Królestwie ty i ja, Bóg oczekuje, że będziemy Jemu oddani. Całkowicie. Bez reszty. Że jesteśmy skoncentrowani na Jego celu. Apostoł Paweł w liście do Filipian w trzecim rozdziale, tam wiersz 13 do, do 15, 16 mówi tak. Jednoczynię, zmierzam do celu, do nagrody. Paweł jest totalnie skoncentrowany, aby osiągnąć cel. Nie tylko posiąść zbawienie, ale apostoł Paweł ma za zadanie, to jest jego zadaniem przed Bogiem, aby głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. On oddał życie za to. Całkowicie. On nie był rozdzielony pomiędzy różne rzeczy. Ja wiem, że dobrą rzeczą jest mieć jakąś pasję, jakieś hobby, ale słuchajcie, jeżeli w naszym życiu jest wiele różnych hobby, pasji, zwróćcie uwagę, jeżeli nie jestem skoncentrowany na Bogu, to nagle inne rzeczy zaczną mnie pociągać. Nagle sport będzie ważniejszy, ćwiczenie, y, trening będzie ważniejszy w niedzielę podczas nabożeństwa czy w czwartek, y, coś innego będzie ważniejsze, bo w tym momencie to już nie Bóg, Jego wola i cel jest dla mnie najważniejszy. I przez to, czemu oddaję mój czas i co stawiam na pierwszym miejscu, pokazuje, co jest moim celem. Jeśli chcesz być przez Boga używany. Jeśli chcesz, żeby Bóg Cię używał w potężny sposób, musimy zrozumieć, że powinniśmy pilnować tego, sprawdzać swoje nastawienie, co jest moim głównym celem w moim życiu. Powiem tak: Kościół nie jest dodatkiem. Bóg nie jest dodatkiem, nie jest kwiatkiem na kożuchu. Albo jest w centrum i na pierwszym miejscu, albo go w ogóle tam nie ma. Nie możemy być. Rozkojerzeni na różnych celach, ale na tym jednym, aby służyć żywemu Bogu. I muszę powiedzieć, że służba żywemu Bogu jest najzaszczytniejszym zadaniem, jakie człowiek może mieć, bo służysz królowi królów, panu panów, nie różnym swoim własnym celom. Ileż to razy ludzie mówią, będziesz szczęśliwy, kiedy osiągniesz swoje cele. Ale chrześcijanin nie ma już swoich celów. Moje ja abdykowało. Ja teraz oddałem się, aby przede wszystkim służyć Bogu. To nie znaczy, że nie mam różnych zainteresowań i tak dalej, ale nie pozwolę, aby ten główny cel sprzed moich oczu zniknął, aby nie był na tym skoncentrowany, aby inne rzeczy coraz bardziej mną, mnie absorbowały i absorbowały mój czas. I mój wysiłek. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza: tak, pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie, zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Inaczej mówiąc, Tymoteuszu, bądź ciągle skoncentrowany na celu. Niech nic Ciebie od tego powołania Bożego nie odciągnie. A więc pilnuj siebie, ale też dbaj o to, aby właściwie przekazywać słowo Boże. Tak pisze Paweł w 1 Tymoteusza 4,16. 4, Apostoł Pan Jezus powiedział tak w Ewangelii Mateusza 6,24. Nie możecie służyć dwom Panom, Bogu i Mamonie. Często ludzie Boży, słudzy słowa nawet, kaznodzieje są gdzieś tam, w pewnym momencie pozwalają rozdwoić się, ich uwaga gdzieś kierowana jest nie tylko, aby służyć Bogu, ale aby może mieć, czerpać jakieś korzyści. A to Bogu się nie podoba. Nie możesz służyć jednemu i drugiemu. Słuchajcie, ileż to chrześcijan zaniedbało swoje domy, rodziny, tylko dlatego, że nagle mówią: ja Trochę poświęcę teraz uwagi sprawom finansowym. Ja muszę zdobyć to i tamto, mieć to i tamto, zdobyć to i tamto. I nagle później budzą się. Że stracili coś najważniejszego, coś zaniedbali najważniejszego. Dobrze, jeżeli gdzieś w pewnym momencie człowiek się budzi i przychodzi do Pana, a Bóg jest Bogiem łaski i pozwala nam to, co zjadła szarańcza, Bóg może wynagrodzić wielokrotnie, jeżeli się z tego zreflektujemy. Wiecie, jest kapitalną rzeczą, kiedy stawiamy na pierwszym miejscu Boże Królestwo, kiedy mówimy: Nie, to jest, to jest mój cel. Ja, ja może mówiłem Wam o tym, ale yy, tak akurat w tym kontekście, pamiętam, kiedy mieszkaliśmy w Ustroniu, kiedy y, tam służyliśmy y, w tamtym zboże, mieliśmy służbowe mieszkanie, piękne, piękne mieszkanie. Właściwie Bóg nam podarował, nie mieliśmy nic. Mieszkaliśmy, że tak powiem, kątem, wynajmując mały pokój, później wynajmując większy pokój u, u kogoś innego i dostaliśmy piękne mieszkanie. W pewnym momencie Grażyna mówi, budujmy się. Ja mówię, nie mogę się budować. Jest zbór, jest kościół. Ja nie mogę się w jednym i drugim, bo to zajmie mnóstwo mojego czasu i energii. Ja nie mogę się od tego jakby temu poświęcić. I, i... Dwa lata zajęło to Panu, aby mnie osobiście przekonał, że jednak powinniśmy to zacząć robić. Ale, kochani, to jest dobrą rzeczą wiedzieć, że kiedy czegoś się podejmujesz, podejmujesz się dlatego, że jest to zgodne z wolą Bożą. Bo później, kiedy rozpoczęliśmy tą budowę, to doświadczaliśmy Bożych cudów, Bożego zaopatrzenia, bo wiedzieliśmy, że to nie jest nasz kaprys. Ale, ale rzeczywiście Bóg nas w tym kierunku prowadził, abyśmy to zrobili. I stawialiśmy kroki wiary. Doszliśmy do takiego momentu, że mówimy: Nie damy rady, sprzedamy to, bo nie jesteśmy w stanie. Ale przeszliśmy przez ten kryzys. Wiedziałem jedno: w sercu mogłem być spokojny. Nie działałem w oparciu o swój własny kaprys, ale wiedziałem, że Bóg stoi za tym i to jest także, także Jego wolą. A więc nie bądź rozkojarzony, miej pragnienie, rozpalaj w sobie pragnienie. Boże, ja chcę być przez Ciebie użyty, ja to mam w moim sercu, aby Ci służyć, a Ty, Boże, pobłogosław moje życie. Druga rzecz, która jest tutaj bardzo ważna, tym takim drugim punktem. Mąż, którego Bóg żywa, to taki człowiek, który dzięki łasce Bożej usunął wszystkie przeszkody ze swojego życia. Wszystkie przeszkody. Myślę, że na naszej drodze spotykamy różnego rodzaju przeszkody. My wiemy, że toczymy bój nie z ciałem i z krwią, prawda? Że diabeł będzie szukał różnej okazji, aby po prostu doprowadzić nas do upadku. A więc. Człowiek, którego Bóg chce używać, to nie jest człowiek, który godzi się czy chodzi w kompromisach z grzechem w swoim życiu. Słowo Boże wyraźnie mówi, że ci, którzy z Boga się narodzili, nie grzeszą. Pierwszy list Jana tak mówi, trzeci rozdział. Inaczej mówiąc, nie trwają w grzechu. Tak moglibyśmy oddać ten fragment Bożego Słowa w jego kontekście, nie trwają w grzechu. Inaczej mówiąc, człowiek, jeśli narodziłeś się na nowo, to każdy grzech sprawia niepokój, wyrzuty sumienia. To nie jest tak jak było w starym życiu: zrobiłeś coś, brzydko powiedziałeś, źle się zachowałeś, skłamałeś, to nie robiło wrażenia na tobie. Ale w momencie, kiedy wchodzisz w Bożą Obecność, zaczynasz widzieć grzech z całą jego ohydą i mocą i to cię po prostu niepokoi i mówisz: tak nie może być. To jest ogromna różnica między człowiekiem, który doświadczył łaski i tym, który nie doświadczył tej łaski, nowym stworzeniem i starym stworzeniem. Pamiętam, jak po moim nawróceniu, ja o tym Wam mówiłem wielokrotnie, ale, ale taka niby błaha rzecz. Po prostu poszedłem sobie pograć w piłkę, i pierwszy raz w życiu, do tego momentu tego nie słyszałem. Nagle słyszę, jak moi koledzy klną słowo za słowem, a to było jak coś, co jak nóż wbijało się w moje serce. I mówię, wie: Boże, jak oni się Boga nie boją? Czemu oni tak mówią? I właściwie odwróciłem się i odszedłem stamtąd. Nie byłem w stanie wytrzymać tej, tej, tej fali przekleń, z bluźnierstw, które płynęły z ich ust. Ja przedtem tego nie słyszałem. Ale tutaj nie o to chodzi, że w życiu innych ludzi. Mąż, którego, który chce, żeby Bóg go używał, musi ze swojego życia, ze swojego życia usunąć wszystko to, co Duch Boży i Słowo Boże mówią mu, że Bogu się nie podoba, nie idzie na kompromis. Nie mówi, no przecież inni chrześcijanie też tak robią, tamten też tak robi, a ten popatrz jak robi? Nie. Jeśli chcesz, żeby Bóg ciebie używał. Jeśli chcesz, żebyś słyszał wyraźnie głos Ducha Świętego i miał tak wyraźne jego prowadzenie i namaszczenie w swoim życiu, musimy usuwać ze swojego życia wszelki brud i grzech. Pamiętacie, co jest napisane w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków, od 1 do 3, że mamy biec, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. Usidla. Wielokrotnie różne sytuacje będą spowodować, że, mo, że upadnę. Tylko chrześcijanin ma to do siebie, że jak upadnie, to chce natychmiast powstać, oczyścić się, aby biec dalej. Człowiek, który nie, nie respektuje Boga, on może upaść, on może się nurzać w tym wszystkim, pozostawać, jemu to nie sprawia wielkiej różnicy. Ale jeżeli Pragniesz, żeby Bóg Cię używał. Musisz pozwolić Duchowi Świętemu, Bogu, Słowu Bożemu, aby jakby przeglądnął Bóg twoje, twoje życie, aby Bóg mógł Ci to pokazać, abyś mógł to usunąć, wyznać przed Bogiem i zostawić tak, aby się Bogu móc podobać. Kto ukrywa występki, mówi Salomon w przypowieściach 28-13, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. To jest ta prawdziwa spowiedź. Kiedy przychodzi człowiek do Boga, możesz być sam w swojej komorze, ale ze złamanym sercem, skruszonym sercem i wołasz: Boże, zgrzeszyłem, wybacz mi, jest mi wstyd, przebacz mi. Kto wyznaje, nie po to, żeby dalej tak robić. Ale kto wyznaje i porzuca swoje przestępstwa, ten dostępuje od Boga łaski, miłosierdzia. Wiecie, co znaczy, jaka jest różnica między słowem łaska a miłosierdzie? Jest ogromna różnica. Miłosierdzie Boże polega na tym, że Bóg nie postąpi z Tobą i ze mną według tego, na co zasłużyliśmy. Oto zasłużyłeś na karę, zasłużyłeś na gniew, ale miłosierdzie pozwala, że Bóg nie postąpi z Tobą według Twojego grzechu. A łaska to jest, że Bóg daje nam to, na co nie zasłużyliśmy. Tu Bóg nie daje, na co zasłużyliśmy w miłosierdziu, a w łasce Bóg daje to, na co nie zasłużyliśmy. A więc jeśli jest coś, to powinno być natychmiast wyznane, porzucone, jeśli chcesz, żeby Bóg ciebie używał. Żeby Bóg mógł się tobą posługiwać, gdziekolwiek jesteś. Żebyś mógł słyszeć głos Boży coraz wyraźniej w swoim sercu. Moi drodzy, jeśli zatem jest jakiś ciężar, grzech, który cię trapi, są jakieś nieczyste myśli, jest jakaś niewłaściwa mowa, to może być plotkowanie, obmawianie, oczernianie. Jest jakieś niewłaściwe postępowanie, albo twoja, czy moja pycha, to musi być rozpoznane i wyznane przed Bogiem i porzucone. Muszę się od tego odwrócić. Inaczej nie będę miał powodzenia, inaczej nie będę miał Bożego błogosławieństwa, inaczej Bóg nie będzie się mną mógł posłużyć. Moi drodzy, kiedy Izrael wchodził do Ziemi Obiecanej, pamiętacie, był taki człowiek, Achan się nazywał, który zabrał z rzeczy, które były pod przekleństwem z Jerycha. Bóg powiedział, nie wolno wam z tych rzeczy, z bogactwa, szat, złota, srebra, które należało do mieszkańców Jerycha, cokolwiek wziąć. Ale tam jeden z tych Izraelitów popatrzył, piękny, piękna szata, trochę srebra, sztaba złota. Kto będzie wiedział? I pamiętacie, co zrobił? Wziął to, zawinął to w ten płaszcz i ukrył w swoim namiocie. Kochani, nam się wydaje, że nikt nie widzi. I bardzo często jest tak, że zanim ludzie zobaczą, może upłynąć wiele, wiele czasu, ale Bóg widzi. Kiedy oni zdobyli Jerycho, to jest też ciekawa rzecz, że Jozły nie ustrzegł się pewnego rodzaju pychy. Nawet przywódca. I Izraelici, popatrzcie, kiedy Jerycho mieli zdobyć, Bóg dokładnie podał im instrukcję, jak, co mają robić, żeby te mury Jerycha runęły. Właściwie oni nawet nie spodziewali się, co się wydarzy, ale całkowicie polegali na Bogu i na Bożej strategii. A tutaj, aj, małe miasteczko i ci wywiadowcy mówią do Jozułego, nie truć całego Izraela, wyślij z dwa czy tysiące małe miasto, to tak jakbyśmy ich tak o, po prostu... Przykryli czapkami i będzie poaj i zdobędziemy je. Ale a gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Przedtem pytali Boga, a teraz zdali się na siebie, na swoją siłę. Mówią, co to te rycho pokonane, co to takie aj? No i ruszyło dwa, trzy, trzy tysiące wysłali wtedy. 36 z nich zginęło, uciekli w popłochu. I Jozue już do końca do wieczora leżał twarzą do ziemi przed Bogiem. Pytał: Panie, co jest? Dlaczego? Bóg mówi: Czemu leżysz? Jest grzech, jest nieczystość. Oto ktoś po prostu wziął z rzeczy, które są pod przekleństwem, i to zanieczyściło cały Izrael. Ja odjąłem od nich, od was swoją ochronę. Wiecie, gdyby Jozue nie był taki. Pewny siebie. Wiecie, co by zrobił na samym początku? Poszedłby na kolana i pytał, panie, co teraz aj? Jak je zdobyć? I sądzę, że wtedy albo brak, milczenie Boga byłoby sygnałem, coś jest nie tak, bo Bóg nie odpowiada na modlitwę, a może Bóg by mu powiedział, słuchaj, Jozue, jest grzech, jest grzech. Drodzy, Bóg traktuje grzech bardzo poważnie i serio. Z powodu twoich i moich grzechów Chrystus umarł na krzyżu. Dla Boga to nie są błahe rzeczy. Grzech powoduje śmierć, duchową śmierć. A więc, ten, który jest zrodzony z Boga, nie grzeszy, czyli nie trwa w grzechu, i ten, który chce, żeby Bóg go używał, musimy sprawdzać swoje życie. Panie, czy jest coś, co ciebie. Rani, co ciebie zasmuca. I wiecie, kiedy ten grzech został odkryty, ukarany, Achan poniósł śmierć, jego rodzina. Inne czasy, inne przymierze, ale tak było i to pokazuje o świętości Boga. I dopiero później zaczęli i Bóg nie powiedział, no to zróbcie jak uważacie, tylko Pan powiedział im, jak mają zdobywać Aj. Cały Izrael tam miał iść. I to mi pokazuje, jak bardzo szybko, kiedy przeżywamy jakieś Boże błogosławieństwo, coś Bóg nas do czegoś użyje, i nagle czujemy się tacy naprawdę super i przestajemy pytać Boga. A Bóg mówi: Nie, nie, ja dalej chcę Ciebie prowadzić. Ja dalej chciałbym Ci pokazać, w jaki sposób możesz osiągnąć błogosławieństwo, moc. Apostoł Jan w pierwszym. W swoim liście, w trzecim rozdziale wierszu 21, 22 mówi tak: Jeśli nas serce, czyli sumienie, nie oskarża, śmiało możemy stanąć przed Bogiem i otrzymamy od niego o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co jest miłe przed Jego obliczem. A więc, jeśli chcemy być używany przez Boga, Muszę być skoncentrowany na tym, nie dać się odciągnąć od tego pragnienia, od tego celu. Boże, użyj mnie. Użyj mnie w szkole, użyj mnie w pracy, użyj mnie w kościele, użyj mnie gdziekolwiek będę. Boże, posłuż się mną tak, jak Ty chcesz. Po drugie, muszę być człowiekiem, który porzuca, który usuwa ze swojego życia wszelki grzech, wszelką nieczystość, wszystko to, co Bogu się nie podoba. Jeśli trwamy w społeczności z Bogiem, to Bóg nam jest w stanie, Słowo Boże, jest nam w stanie to wyraźnie pokazać. Czasami potrzebujemy tej maści naprawiającej wzrok, jak zbór w Laodycei. Kup ode mnie maści, aby przejrzeć, abyś zobaczył, że nie jest tak różowo i fajnie w Twoim życiu, jak myślisz. Ale Bóg udziela nam łaski. Z drugiej strony, Bóg obiecuje, że grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, ale pod łaską. I też Izajasz mówi w 59 rozdziale wierszu 1, 2 ręka Pana nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc, aby nie mogła wyprowadzić nas na wolność. Tylko tam jest napisane, ale to z powodu grzechu. To grzech powoduje, że nie mogę wam błogosławić. Tak więc usuń wszystko to, o czym doskonale wiesz, już dawno wiesz, że nie możesz z tym iść, daleko nie zajdziesz, że to może wręcz spowodować nawet twoje odejście ze społeczności z Bogiem, jeżeli nie zrobisz z tym porządku w swoim życiu. Trzecia rzecz, którą chciałbym wymienić i może na tym dzisiaj zakończę. Jeżeli chciałbym, żeby Bóg mnie używał, to Muszę oddać się w zupełności do dyspozycji Bogu. Jest to związane też na tym celu, ale też y, tutaj mowa jest y, o tym, że mam być całkowicie Bogu poddany. Inaczej mówiąc, Bóg ma całkowite kierownictwo w jego życiu człowieka, który męża niewiasty, którzy chcą, żeby Bóg ich używał. Nie boi się Bogu wydać całego siebie. Jest taka, jak gdzieś tam naturalna w nas obawa, jak powiem: No, niech będzie Twoja wola, chociaż tak Jezus nauczał nas, żeby się modlić: Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I, no, jak już powiem, żeby była Jego wola, to, to jest taka obawa, nie wiem, co teraz Bóg każe mi zrobić. Ale moi drodzy, nie musimy się bać, bo Bóg jest dobrym Ojcem, dobrym Bogiem, i Jego wola dla Ciebie i dla mnie jest zawsze dobra, miła i doskonała. Zawsze przynosi błogosławieństwo i pożytek. Czasami Bóg będzie chciał poświęcenia, oddania. Kiedyś bogaty człowiek, młody człowiek przyszedł do Jezusa, co mam czynić, aby być zbawiony? Mówię, nie ma ważniejszego pytania, jak człowiek sam sobie zadaje, co powinienem zrobić, żebym był zbawiony, była zbawiona. Mistrzu, co powinienem zrobić? Jezus popatrzył na niego i mówi tak. Zachowujesz przykazania, nie zabijaj, czci ojca i matkę swoją. On mówi, ja od młodości to przestrzegam. I wtedy tam jest napisane: I Jezus spojrzał na niego z miłością i powiedział tak: Jednej rzeczy ci brakuje. Sprzedaj, co masz, rozdaj ubogim i pójdź za mną. Być oddany całkowicie dla Pana. Słuchajcie, jeżeli chcę zyskać życie z Bogiem, muszę stracić stare życie. Muszę oddać moje życie. To mu oddaję mu brudne, ale on je oczyszcza i czyni mnie nowym. I tam jest napisane, że ten młodzieniec spuścił głowę, zasmucił się i odszedł, bo miał wiele majętności. Pytanie jest, no, czy tak to było? Ważniejszy był ten wróbel w garści, to co miał, to całe bogactwo, niż to, co Jezus mu oferował: Królestwo Boże, Zbawienie, życie wieczne. I on to przeliczył w swojej głowie: On woli to, co ziemskie. Jezus doskonale wiedział, że chociaż zachowywał te wszystkie przykazania, to jego serce utkwiło w tym pragnieniu rzeczy materialnych. Nie był wolnym młodym człowiekiem. Jezus mówi, oddaj to wszystko. Drodzy, jakże często wiele drobniejsze rzeczy potrafią Ciebie i mnie, potrafią człowieka zatrzymać, aby nie posiadł Królestwa Bożego. Jakże dużo drobniejsze rzeczy, ale nawet gdyby to było bogactwo całego świata, to warto to wszystko zostawić, oddać wszystko, aby zyskać Boże Królestwo. Amen. Mówimy tak, no dobrze, ale gdybyś był w takiej sytuacji. Słuchajcie, jesteśmy w różnych sytuacjach, gdzie musimy wybierać. Kto straci życie swoje dla mnie, mówi Jezus. Zyska je. Kto miłuje bardziej Ojca, Matkę, Braci, Siostry niż mnie, Jezus mówi: Nie jest mnie godzien. Wydany Bogu zupełnie, bez reszty. Nie, mówiąc, Panie, ale jedna rzecz którą sobie zostawię. Ten młodzieniec sobie zostawił jedną rzecz, która doprowadziła go do duchowej ruiny. Do tego, że zaprzepaścił tą możliwość. Cóż może być wspanialszego, jak być w pobliżu, w otoczeniu, w bliskości z Jezusem i iść za Nim. A jednak... Nie potrafił tego, te, to, to bogactwo zupełnie przyćmiło jego umysł, jego trzeźwie, nie, nie, był, nie, nie myślał trzeźwie. List do Rzymian, 12 rozdział, od 1 do 3, mówi bardzo wyraźnie: Składajcie ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być rozumna służba wasza. Rozumna. Niektórzy tam tłumaczą czy oddają słowem duchowa, ale tam jest użyte greckie słowo logike, które oznacza rozumną służbę. Inaczej mówiąc, chrześcijanin to nie jest ktoś, kto nie myśli. To jest człowiek, który doskonale myśli, rozumie, na trzeźwo podejmuje decyzje. Ma wejrzenie w to, co jest wieczne, duchowe i podejmuje, jest gotów podjąć właściwe decyzje. Wzywam was wtedy bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być e, rozumna służba Wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieniajcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. W liście do Tymoteusza 2:19 do 22 Paweł mówi tak, zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Zwróćcie uwagę znowu to, wzywasz imienia Pana, szukasz Boga, chcesz, żeby Cię używał, odstąp od niesprawiedliwości. Nie możesz mieć jednego i drugiego albo Bóg, albo niesprawiedliwość. Nie można tego połączyć. I dalej jest napisane: jeśli kto siebie czystym zachowa. Od tych rzeczy pospolitych będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dobrego dzieła. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Z czystego serca. Popatrzcie, jak jedno z drugim się wiąże. Jestem skoncentrowany, mam jeden cel. To jest mój najgłówniejszy cel. Ja oczywiście robię wiele innych rzeczy, ale nie pozwolę, żeby te rzeczy przytłam siły i odprowadziły mnie od tego głównego celu, jakim jest służenie Bogu, życie dla Boga. Druga rzecz. Jestem na tyle świadomy i dojrzały, dojrzały że nie pozwalam, żeby grzech, zło rozpanoszyło się w moim życiu, ale że tak powiem, krótka piłka. Usuwam natychmiast coś, co jest niewłaściwe i niegodne w moim życiu, w moim postępowaniu, mowie i tak dalej. I trzecia rzecz, jestem człowiekiem, który składa siebie Bogu, mówi, Panie, cały, nie troszkę, nie w czterech piątych. Cały oddajemy się na, w ręce Boga, ufając, będąc przekonani, że w Jego rękach nie grozi mi nic. Niewłaściwego w jego rękach. Jestem bezpieczny, jestem błogosławiony. I może, i tak bywa, że muszę stracić swoje własne życie, swoje własne ja, swoje własne pragnienia i cele, oddać, powiedzieć nie teraz ja, ale Twoja wola. Ty, Panie, oto całkowicie, całkowicie chcę być Tobie oddany i podporządkowany. Wiecie, kiedy będziemy się temu przysłuchiwać, będziemy kontynuować, chciałbym, żebyś za, zobaczył za tym coś, co się za tym kryje. Przynajmniej, bo taki jest tego cel. Mąż, który pragnie być używany przez Boga. Nagle odkryjesz, kiedy zaczynamy czynić, spełniać te, te warunki, te Boże warunki dla naszego życia, nagle zaczynamy odkrywać, jak Bóg jego łaska zaczyna ją działać w Twoim, moim i przez Twoje i przez moje życie. Nagle odkrywamy, że Bóg zaczyna nas błogosławić w naszym świadectwie, w naszej służbie, w tym co robimy, w naszej pracy. Nagle zaczynamy odkrywać, że ja przecież nie włożyłem tyle, ale widzę, jak Boża moc zaczyna się objawiać i Boże działanie. W moim życiu i przez moje życie. Kochani, to jest ekscytujące, kiedy możemy dostrzegać Bożą rękę i Boże działanie w naszym życiu. Przecież Izraelici musieli być niesamowicie wiecie, poruszeni, rozradowani, jak byli całkowicie skoncentrowani, aby wykonać wolę Bożą i patrzyli, jak te mury je rycha. I to ciekawe, że nie waliły się do środka tylko na zewnątrz, bo oni nie używali przecież żadnych taranów. Potężne, kiedyś to obliczałem, patrzyłem, jak potężne te mury były, jak wysokie te mury były, i oni i Bóg doprowadził do tego, że zdobyli to miasto i widzieli, jak potężna ręka i moc Boża jest z nimi. Ale wystarczył za chwilę coś, co sprawiło, że Bóg odstąpił ich grzech, ich nieczystość, ich nieprawość niektórych z nich. Ja wiem, że jesteśmy w nowym przymierzu, to zupełnie inaczej działa, i że grzech kogoś nie ma wpływu na błogosławieństwo Twoje i moje, ale na pewno ma na kondycję kościoła. Nie? Na pewno ma. Bo jakość Twojego, mojego życia składa się, czy jakość każdego z nas tworzy jakąś sumę czegoś. Czy chcemy być? Mężami, niewiastami, których Bóg używa. Czy chciałbyś Bogu powiedzieć: Boże, należę do Ciebie, ale chcę być jeszcze bardziej przez Ciebie używany? Chcę, żebyś się mną posługiwał. Kochani, to jest po prostu: to my wyrażamy zgodę i pragnienie. Bóg tego nie zrobi wbrew Twojej czy mojej woli. Bóg szuka ludzi. Tak jest napisane: szuka ludzi których mógłby używać. Czy chcesz być tą osobą, czy pozwolisz na to Bogu, aby Ciebie używał, będziemy się modlić. I tam, gdzie stoisz, możesz Bogu powiedzieć. Mówisz, Boże, ja chcę być taką osobą. Chcę, żebyś mnie używał, chcę, żebym mógł doświadczać więcej i więcej z działania Twojej mocy w moim życiu i przez moje życie. Powstańmy, drodzy. Aby się modlić. Zapamiętaj. Miej jeden główny cel i nie pozwól. Cel, którym jest służenie Bogu. Pamiętaj, usuń wszystko to i usuwaj, co widzisz, że Bogu się nie podoba w twoim życiu. Nie chodź z tym lata. Usuwaj to. Bo albo to ty to usuniesz, albo to ciebie usunie sprzed obecności Bożej. Bądź tym, który nie boi się całkowicie wydać w Jego ręce, abyś mógł być Jego naczyniem. I pilnuj się, abyś pilnujmy się, abyśmy byli na, naczyniami takimi do celów zaszczytnych. Czy chcemy takim być? Chcemy dzisiaj Bogu o tym powiedzieć. Panie, tak dziękuję Ci, że Ty mówisz do mojego serca. Panie, dziękuję Ci, że Ty dotknąłeś mnie, mojego serca. Zanim Panie, dzisiaj z tym się dzielę, zanim przypominam te rzeczy. Boże, tak proszę Cię, dotykaj mojego życia, tak działaj w moim życiu, oczyszczaj moje życie. Pomóż mi być skoncentrowanym na Tobie i na służbie Panie dla Ciebie. Tak Boże, dziękuję Ci za kościół, za zbór, za moich braci i siostry. Dziękuję Ci, Panie, za tych, których zbawiłeś, dziękuję Ci za tych, których zbawisz. Boże i tak błogosławię Twojemu zborowi na tym miejscu. I tak Panie, pragnę, aby w nas było to wołanie. Użyj mnie, posłusz się mną, oczyszczaj mnie, Panie. O Boże Wszechmogący, oto jestem oddaję się całkowicie w Twoje ręce. Panie, błogosław nas, błogosław słowu Twojemu, Panie, w moim i w naszych sercach. Panie, Duchu Święty, przyjdź i rozpalaj to słowo we mnie i w naszym zboże, w naszym kościele, w nas. Panie, abyśmy podążali w tym samym kierunku, byli skoncentrowani na Tobie. Panie Boże Wszechmocny, użyj nas. Użyj nas jak nigdy wcześniej, Boże. Użyj nas, Boże Wszechmogący, ponad nasze spodziewanie. Bo Ty dajesz ponad spodziewanie. Chwała Ci Boże.